No siemano byki, dzisiaj w plenerze trochę inaczej byki, jak wiecie mam problemy z bobrami na posesji i muszę to ogarnąć. Także w drodze tam powiem wam parę rzeczy o imprezach gołców i co tak naprawdę tam się działo byki. No słuchajcie byki, wróciłem do fury, bo robiło się wiecznie, bobrów nie ma, mniejsza z tym, przechodzimy do rzeczy. O czym to miało być tak, imprezy gołców byki, imprezy gołców, aftery gołców. Dlaczego Wardęga nie chciał tam siedzieć z nimi? Byki, prosta przyczyna. Dlatego, że to, co tam się działo, przechodziło ludzkie pojęcie, byki. Rozmawiałem z paroma dziewczynami, które miały nieprzyjemność po prostu pójść na taką imprezę, na taki after i wiem, co tam się działo. Są zdjęcia, są screeny, jest wszystko, byki. Wkleję wam tylko parę tutaj, bo nie chcę wszystkiego wyjawniać w tym momencie. To jest tylko czubek góry lodowej, na której tańczą pingwiny. Słuchajcie byki, tego jest o wiele więcej, naprawdę multum kobiet zostało wykorzystane, po prostu zmanipulowane i tak dalej byki. Oczywiście, wiadomo, no, nie możemy mieszać w to Wardęgę, chociaż wiedział co tam się działo, ale nie współuczestniczył w tym wszystkim. I damy mu trochę siana, no bo wiadomo, robi dobrą robotę w po prostu pokazywaniu innych rzeczy związanych wiadomo z kim, ze stół, z fagatą i w ogóle. Ostatnio też pokazał, że fagata kłamała, zeznała, oczywiście fałszywe zeznania złożyła w prokuraturze na temat tego, że nie wiedziała nic, co robił stół. Ja wiem, że wcześniej powiedziałem, że nie, Gola to nie ma nic wspólnego z tym, ale w tej akurat sytuacji normalnie jest tak samo winny jak Boxdel i reszta tych zjebów. Także słuchajcie, co jeszcze wam miałem powiedzieć? Jest tam taki koleś, który dla nich pracuje. Ma na imię Denis. Nie będę poznawał nazwiska, mam jego fotki, nieważne. Ten oto zwyrol, bo inaczej nie można go nazwać, on oczywiście też korzysta z tego wszystkiego, ponieważ wszystkie dziewczyny mówiły, że miały coś dosypywane do drinków i potem nic nie pamiętały. Tylko, że bały się pójść i zrobić sobie badania krwi potem, bo podpisywały jakieś NDA itp. itd. Wiadomo o co chodzi. Zwyrole chcieli się zabezpieczyć. No, także byki, ten osobnik, ohydny, plugawy osobnik Denis, nie mylcie tutaj z tymi influencerami, bo to oni z tym nie mieli nic wspólnego. On po prostu był tak bezczelny, że jeśli kobiety już nie mogły uprawiać z nim seksu, to na siłę robiły mu loda, na siłę, rozumiecie to? Wyobraźcie sobie to, byki, co to jest za zwyrol i kawał gówna. Mam nadzieję, że jego rodzice są dumni ze swojego zwyrolskiego syna. Także myślę, że on też poniesie konsekwencje za to wszystko, bo imprezy gołców zaczną wychodzić na jaw, byki. I też będzie tam grubo. Także to nie skończy się na tym naruchaniu nieletnich, tylko to będzie się ciągnęło dalej. Te kobiety były zastraszane, żeby nie poszły na policję, po prostu. Manipulacja, zastraszanie, narkotyzowanie byki, to właśnie były imprezy gołców. Jak wiecie byki, no tak niestety, youtuberzy i streamerzy, niestety to lamusy, no oni po prostu grali w Minecrafta i tak samo jak Konopski powiedział, czy on się ich boi? On się ich nie boi, bo to jest mafia z Minecrafta. Oni, co oni sobie mogą, to tylko poklikać na klawiaturze, byki. Nie wiem, co się robi w Minecrafcie. Buduje się domy, tak? Nie wiem. Mogą sobie to zrobić, wariaty. Oni, wiecie o co chodzi. Dupy na nich lecą tylko przez fame. One liczą na followersów, one liczą może na jakieś hajsy. Dlatego oni nie mają pojęcia. Jeżeli byście znali normalnego byka z osiedla i ich normalnie na imprezie gdzieś, kurwa, na mieście, to oni by nie poderwali nic. Rozumiecie? Oni nie mają gadki, oni się kurwa boją kobiet. Dlatego większość z nich bierze się za małolaty, bo małolaty są łatwe do zmanipulowania, byki. I nie potrzeba dużo, żeby im zaimponować. Natomiast jeśli próbujesz poderwać normalną kobietę, dorosłą kobietę, trzeba jej czymś zaimponować, byki. Albo trzeba mieć przynajmniej trochę gadane. Nie wiem, coś sobą reprezentować. Nie wiem, pójdźcie na tą siłownię, zróbcie parę tatuaży, coś co musicie reprezentować, byki. Rozumiecie? Oni nie mieli nic, dlatego oni pierwszy raz jak zobaczyli cycki, oni nie wiedzieli co zrobić. Oni naoglądali się filmów, naoglądali się pornoli, byki, i oni myśleli, że to co jest na pornolach to jest prawdziwe życie. Tak wygląda prawdziwy seks, byki. No niestety, no dla tych, którzy z was jeszcze nie wiedzą, byki, nie. Życie to nie są filmy porno, niestety, byki. Sami się o tym kiedyś przekonacie, jeżeli jeszcze się nie przekonaliście. I tutaj mówię oczywiście do młodych byków.
nie dawajcie się sterować przez tych streamerów i youtuberów, bo to zwykłe lamusy, byki, bo im się udało, bo w dobrym czasie po prostu byli na internecie. Nic więcej, byki. Jeżeli teraz zaczynaliby od zera, nic by nie zrobili, nic by nie zdziałali, byki. Bo teraz już jest po prostu rynek influencerów i youtuberów jest tak zalany właśnie takimi samymi kopiami ich wszystkich, że po prostu nie da rady już się wybić, no niestety. Ale mniejsza z tym, byki. Będzie więcej informacji na ten temat, będę śledził oczywiście Pandora Gate cały czas, byki, i informował was o rzeczach, które ja się dowiem i zobaczymy, jak to będzie, że byki, byk bykowi bykiem, byki, zawsze pod sprzętem i abudisi, wariaty, Ave Maria!